Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym, tym razem daily vlogu. Tak sobie pomyślałam, że nagram dla Was taki luźny film. Witam się z Wami z herbatką. Dzisiaj też mam taki luźniejszy dzień od pracy i muszę załatwić kilka spraw. Między innymi muszę pojechać na zakupy do lodówki i wybieram się do Selgrosa, ale też chciałabym dzisiaj wyskoczyć do Galerii Mokotów, ponieważ tam znajduje się sklep stacjonarny marki Estée Lauder i chciałabym kupić sobie perfumy. Mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to się mówi w praniu. Ale zanim do tego przejdziemy i zanim zobaczycie dalszą część dzisiejszego vloga, to tak sobie pomyślałam, że otworzę z Wami paczki, które do mnie przyszły. Też dawno czegoś takiego nie robiłam tutaj na moim kanale, więc może to będzie jakaś mała odmiana od tych wszystkich kosmetycznych tematów i nie tylko. Powiem Wam, że już dzisiaj od rana trochę posprzątałam, ogarnęłam takie najważniejsze sprawy w domu. Myślę też nad tym, żeby dzisiaj zrobić jakieś ciasto. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na pewno chciałabym wyciągnąć też Massimo na sushi po południu. Ale dobra, zaczynamy od paczek. Czekajcie, muszę sobie trochę, tak trochę dalej usiąść, bo mam dwie. Jedna jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka. Ostatnio na moim Instagramie widzieliście, wspominałam Wam o tym, że kończy się już mój kolejny miesiąc z kuracją z kolagenem Primabiotic. Tak. I czekam na paczkę. No i słuchajcie, przyszła do mnie właśnie paczka, a dokładnie przyszły do mnie dwa opakowania. Proszę bardzo, dwa opakowania miesięczne, bo mamy tutaj 30 buteleczek, czyli na cały miesiąc. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda od środka. O proszę, tak to wygląda pięknie. Jedna tutaj przyszła do mnie. Druga i widzę, że tutaj dostałam jeszcze jakieś informacje, ulotki o jakichś nowych suplementach. O, bardzo ciekawe, kolostrum. Tutaj co mamy? Omega, witamina D3 i jakieś oleje na serce, na wątrobę, na trawienie. Olej z czarnuszki widzę tutaj, olej gastroil na trawienie, na wątrobę, no właśnie na serce. Bardzo ciekawe, muszę się temu bliżej jak to się mówi? Przyjrzeć, o właśnie, wybaczcie, czasami mi brakuje słów, ale tak to jest, jak mówi się w dwóch językach codziennie, wy o tym doskonale wiecie. W każdym razie, nawiązując do kolagenu, chciałam Wam powiedzieć, że cały czas kontynuuję moją kurację z kolagenem i to już będzie ponad 2 lata, zaraz będzie w sumie 3 lata, kiedy stosuję kolagen od Primabiotic. Jestem z niego absolutnie bardzo zadowolona, dlatego też często Wam go polecam i o nim wspominam w moich mediach społecznościowych, bo uważam, że warto. Suplementacja kolagenem to jest coś, co powinno być niezbędne w takiej naszej codziennej diecie, w zdrowym odżywianiu, w diecie, w ruchu. Kolagen, który pomoże nam zadbać o piękną skórę, o włosy, o paznokcie, o stawy, o mięśnie, tak naprawdę o cały nasz organizm. A wy wiecie doskonale, że w pewnym wieku zaczyna się proces, kiedy nasz organizm przestaje produkować odpowiednią ilość kolagenu, więc warto go uzupełniać. Kolagen od Primabiotic jest oczywiście kolagenem wołowym i tutaj mamy buteleczki o pojemności 30 ml. Czekajcie, już Wam pokażę. Zresztą pokazywałam Wam wiele razy tutaj na moim kanale, ale tak dla przypomnienia, takie małe szklane buteleczki. Mamy tutaj 30 ml, tak jak wspominałam, i oczywiście tu jest najwyższa dzienna dawka przyswajalnego kolagenu, 10 tysięcy mg. Bardzo fajny smak, chociaż nie ma tutaj żadnych słodzików, żadnego cukru. Skład jest genialny, także ja Wam gorąco polecam i przy okazji również przypominam Wam, bo też czasami mnie dopytujecie gdzieś właśnie w moich mediach społecznościowych, najczęściej na Instagramie, cały czas jest aktywny mój kod zniżkowy, który daje Wam 10% rabatu, kod COCO, i on też łączy się z różnymi promocjami, które pojawiają się na stronie, więc koniecznie śledźcie Instagram Primabiotic, śledźcie stronę Primabiotic, bo tam naprawdę pojawiają się genialne promocje i można w bardzo dobrej cenie zakupić sobie kurację, jeszcze dodatkowo z moim kodem, jeszcze chyba powyżej 199 zł jest darmowa przesyłka, więc naprawdę się opłaca.
A teraz pokażę Wam drugą przesyłkę, która wczoraj do mnie dotarła. Mam już ją tutaj otwartą, więc zaraz zobaczycie, co to takiego. Ale dla przypomnienia, Ila Brau, czyli odżywka do brwi, Ila Lash, odżywka do rzęs, i Ila Aesthetic, cudowne serum do stosowania w okolicy oczu z mikromasażerem. Te trzy produkty już doskonale znacie tutaj z mojego kanału, ale również z mediów społecznościowych, przede wszystkim z Instagrama, bo regularnie Wam je pokazuję. Już nie mówiąc o tym cudownym serum, które cały czas stosuję, mam już kolejne opakowanie, gorąco Wam polecam i wiem nawet, że ostatnio wygrało w pewnym plebiscycie na świetny produkt, także gratuluję marce. A jeśli jeszcze nie wiecie, co to takiego jest, to oczywiście w opisie zostawię Wam namiary, linki do filmów na temat tych trzech produktów. Ale co chciałam Wam powiedzieć, to to, że dzięki tej odżywce do brwi zaczęły wyrastać mi włoski tutaj, które kiedyś jako młoda i głupia, że tak powiem, bardzo intensywnie depilowałam, usuwałam, wyrywałam i w pewnym momencie przestały mi w ogóle rosnąć. A dzięki tej odżywce zaczynają tutaj się pojawiać włoski, więc jestem absolutnie pod wrażeniem. Natomiast największe wow wywołała u mnie właśnie ta odżywka do rzęs. Jak wiecie, ja posiadam oczy wrażliwe, skórę wokół oczu wrażliwą i bardzo zwracam uwagę na to, jakie stosuję produkty. I słuchajcie, to jest pierwsza odżywka, którą stosuję i która nie wywołała absolutnie żadnego podrażnienia, pieczenia i udzawienia. Za to, jak mi rosną rzęsy potem, jakie ja mam rzęsy w tej chwili piękne. Wszyscy prawią mi komplementy z bliskich osób, że te rzęsy naprawdę wyglądają u mnie w tej chwili wow. Już nie mówiąc o tym, że sama pokazywałam Wam na Instagramie, jak rzęsy mi rosły, jakie były efekty stosowania tej odżywki na samym początku. I też dostawałam od Was bardzo dużo pytań. Teraz co prawda nie stosuję jej codziennie, tylko stosuję ją 3 razy w tygodniu i już mi się kończy. Wiem też od Was, że kupiłyście sobie, moje drogie Panie, tę odżywkę, stosujecie i jesteście z niej bardzo, bardzo zadowolone. No i teraz mam dla Was hit. Coś naprawdę super. A dokładnie właśnie ta przesyłka, która do mnie przyszła. Uwaga, uwaga. Tadadam. Tak, Ila Lash. Opakowanie bardzo podobne do tego, które standardowo możecie znaleźć, możecie kupić. Ale mamy tutaj pewną naklejkę. Naklejka, która informuje nas o tym, że jest to edycja limitowana i w opakowaniu znajdziemy 2 odżywki. Ale uwaga, te 2 odżywki są teraz w bardzo dobrej cenie. Nie wiem co prawda, ile jest dostępnych w ofercie właśnie tych limitowanych odżywek, tych opakowań, więc warto wejść sobie na stronę i je sobie zamówić. Dlaczego? Słuchajcie, oprócz działania, oprócz efektów, jakie daje ta odżywka i oprócz tego, jaki ma świetny skład, to teraz możecie ją zamówić właśnie w podwójnej wersji, czyli uzupełnić sobie zapasy albo na przykład, jak ja to mówię, spiknąć się z koleżanką, z przyjaciółką, z mamą, z siostrą i zakupić takie opakowanie, gdzie macie 2 odżywki w bardzo dobrej cenie i je sobie potestować na 2 osoby. Albo tak jak mówię, uzupełnić sobie zapasy. Albo też zacząć pierwszy raz testy i przekonać się o tym, że ta odżywka rzeczywiście daje radę i daje świetne efekty. I jeszcze się nie spotkałam z tym, żeby ktoś zamówił sobie tę odżywkę i był niezadowolony. A w sumie to niezadowolona. Tak, moje drogie panie. Bo wiem od Was, że każda osoba, która zacznie stosować Ila Lash, widzi efekty. Nie da się ich, słuchajcie, nie zauważyć. I dlatego teraz bardzo fajna opcja, limitowana edycja, 2 odżywki w jednym opakowaniu, w bardzo dobrej cenie. Zostawiam Wam oczywiście link do tego produktu w opisie, więc możecie sobie wejść i zobaczyć, ile teraz kosztują te odżywki i że naprawdę się to opłaca i zastanowić się nad taką świetną kuracją. Oczywiście ja Wam polecam każdy z tych 3 produktów, bo z każdego z nich jestem bardzo zadowolona i myślę, że jak wypróbujecie, to same się przekonacie o tym, że to jest naprawdę świetny, świetny produkt. No, ja to jak zwykle się rozgadałam, ale Wy wiecie, że o kosmetykach to mogę gadać godzinami. Chciałam Wam natomiast pokazać te 2 przesyłki, które do mnie przyszły. Dopijam herbatkę, szykuję się i jadę. Jadę na zakupy, zabieram Was ze sobą, jedziemy do Selgrosa, a później pojedziemy do Galerii Mokotów. Zobaczymy, jak dalej się pociągnie ten dzień.
jak będzie wyglądał. Także życzę Wam miłego oglądania. Mam nadzieję, że miło dzisiaj spędzicie ze mną albo z nami czas. That you up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes. Okej, ja już jestem gotowa do wyjścia i tak sobie pomyślałam, że jeszcze Wam pokażę, jak dzisiaj wyglądam, co mam dzisiaj na sobie. Sweterek, który znacie, jest z mango, kupiony na wyprzedaży. Związałam sobie dzisiaj włosy, a do tego założyłam te takie chabrowe cygaretki z Zary, które kupowałam chyba w zimie, zimą albo jesienią, jakoś tak. Tenisówki białe z Deichmanna i torba furla, duża, idealna na zakupy. No słuchajcie, tak się dzisiaj prezentuję. Wzięłam też sobie w razie czego okulary, jakby miało wyjść słoneczko, czyli taki prosty, powiedziałabym nawet klasyczny look, ale wygodny na zakupy. Lecę i widzimy się za chwilę. Lucky, lucky, lucky me. Uh-oh. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Uh-oh. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. Should've known by your rap sheet that you weren't nice. But now I am telling you I'm going to smile. But I would never, ever, ever would have believed them, no reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever seemed to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Kochanie, co dzisiaj jemy? To co zawsze na lunch? Sushi? Tak. Siódemka i ósemka? Tak. Taki sam. Tak jak zawsze. Dobra. Udało się. Wróciłam do domu z zakupem ze sklepu stacjonarnego marki Estée Lauder. Pojechałam po to, co chciałam, kupiłam to, co chciałam i już Wam pokazuję. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten wie, że jakiś czas temu kupiłam sobie dwa opakowania obłędnie pięknie pachnącego balsamu do ciała serii Bronze Goddess. Jak tylko Paweł Borkowski wrzucił u siebie na Instagram informację o tym, że pojawiły się właśnie w sprzedaży teraz te masła do ciała, no to nie mogłam się powstrzymać. Kupiłam od razu dwa opakowania, a ponieważ ja kocham ten właśnie tradycyjny, klasyczny, pierwszy zapach serii Bronze Goddess, stwierdziłam, że muszę go mieć na wakacje do Włoch. No i co? Pojechałam do Galerii Mokotów i kupiłam właśnie perfumy, te pierwsze, klasyczne, moje ulubione. No pewnie, że mogłam zamówić sobie przez internet, kupić gdzieś przez internet, w jakimś sklepie właśnie ten zapach, zamiast jechać do galerii Mokotów. Natomiast, słuchajcie, to wcale nie jest taka prosta sprawa, bo z tego co się okazuje, to w takich sklepach internetowych jest ciężko dostać właśnie tę pierwszą klasyczną wersję. Dlatego też pomyślałam, że na bank w sklepie stacjonarnym marki będzie właśnie ta wersja, ta pierwsza klasyczna, którą najbardziej lubię, najbardziej kocham, a jeszcze w połączeniu właśnie z balsamem, no to już będzie cud, miód i malinki. Także słuchajcie, jestem bardzo zadowolona. Udało mi się kupić 50 ml. Zapłaciłam za ten zapach 330 zł. Dostałam jeszcze oczywiście gratisy. Tutaj mamy podkład, tutaj mamy krem, który znam i jest jeszcze miniaturka koncentratu Matrix. O, także powiem Wam, że bardzo się cieszę, że udało mi się ten zapach zakupić
Chyba nie wytrzyma do sierpnia. Już zacznę się nim pryskać. No po prostu uwielbiam, uwielbiam. A wakacje we Włoszech to jest zupełnie inna bajka, więc jeden taki zapach, który ze sobą zabiorę, to będzie to. Pomyślałam sobie, że zrobię dzisiaj ciasto bananowe z pewnym dodatkiem, który za chwilę Wam pokażę. Tutaj widzicie, mam już rozgniecione dwa takie dojrzałe banany, więc zabieram się do roboty. Masa już gotowa, jak widzicie, w keksówce i teraz pokażę Wam mój tajemniczy składnik. Aha, to będą takie ciasteczka z białą czekoladą, przepyszne, z orzechami. Zaraz zobaczycie, jak ja je tutaj włożę. One się później rozpuszczą pod wpływem ciepła. No i to będzie genialne rozwiązanie. No i mamy to, patrzcie, gotowe, jeszcze ciepłe, chrupiące, posypane cukrem, pudrem. Wyszło przepyszne. Co robisz na kolację dzisiaj? A dzisiaj robimy makaroni nerwowany. Makaron zdenerwowany. Zdenerwowany. Dobra, niech będzie. Czyli co? Penne alla arrabbiata. Podsmażamy pancetę z czosnkiem. Proszę bardzo. Z bazylią, tak? E anche peperoncino. A jeszcze właśnie, papryczka ostra.